jesteśmy tutaj w tej świątyni, bo tak Bóg nas umiłował, że sprawił, że doświadczamy Kościoła dzisiaj w sposób rzeczywiście wyjątkowy. Potrzebujemy tego doświadczenia, doświadczenia żywego Kościoła. Jak słyszeliśmy, Bóg posługuje się ludźmi, chce nas potrzebować. Dzisiaj posłużył się błogosławionym Stefanem Wincentym Frelichowskim. Stefan Wincenty jest błogosławiony, więc szczęśliwy. Bo taki jest Bóg, on pragnie naszego szczęścia. My jesteśmy wyjątkowi, choć różni. Mamy tutaj piękne twarze harcerek i harcerzy. Mamy ludzi, którzy już w dekadach swoje lata pewnie mierzą i wieczność jest coraz bliżej. Ludzi pewnie różnych stanów, realizujących bardzo różne misje, ale wszystkim nam. Potrzebne jest to właśnie doświadczenie. I nawet jak ktoś myśli, że jest tutaj przez przypadek, wierzcie mi, nie ma przypadków. Jesteś tutaj, bo Bóg tak chciał, Ciebie kocha. Posłużył się dzisiaj błogosławionym Stefanem Wincentym Frelichowskim, byśmy sobie zadali pytanie, które on sobie też wcześniej zadawał. Jak mam żyć, by być człowiekiem szczęśliwym? Dzisiaj problem polega na tym, że żyjemy w czasach, w których myli się szczęście z zadowoleniem. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz wyznał w jednym ze swoich kazań, jak to kiedyś dostał nauczkę od księdza swojego, który był jego profesorem, księdza Grzewocza. On był bardzo chory, był podłączony do różnych aparatów, tam różne kabelki łączyły go z tymi aparatami. Wydawać by się mogło, że to są już ostatnie chwile jego życia. A on, młody ksiądz, w swojej dobroci go odwiedził, szacunek należy się profesorowi, i powiedział: księże, naprawdę teraz to jestem zadowolony ze swojej parafii. A on, niemalże umierający profesor, przerwał swoje umieranie, zerwał się i powiedział: zadowolony? Zadowolony, to ty możesz mieć swojego iPhone'a. Z rybek z akwarium ty możesz być zadowolony. A parafia, to ty masz służyć. Masz służyć i masz być szczęśliwy, że masz komu służyć. Kochani, właśnie w ten sposób trzeba interpretować szczęście. My tu nie jesteśmy dlatego, by być aktorami, jako klerycy, czy jako ci, którzy realizują inne misje, na przykład ojciec, głowa rodziny, matka. Ci wszyscy, którzy chcą wpatrywać się w jakieś ideały, są tutaj po to, byśmy sobie uświadamiali, jaka jest droga do szczęścia. W małżeństwie nie posiada się małżonki, by być człowiekiem zadowolonym. Małżonka nie ma być zadowolona ze swojego męża. Zadowoleni to my możemy być jak do AGD, gdzie my sobie pralki kupimy. Możemy być z przedmiotów zadowoleni, które są rzeczywiście satysfakcjonujące, bo zaspokajają nasze różne potrzeby. Natomiast jako ludzie otrzymujemy bardzo konkretne misje, które chcemy dobrze najpierw odczytać. I nie po to, byśmy byli zadowoleni, by one nam przynosiły zadowolenie. Ale mamy być szczęśliwi, że jesteśmy, że Bóg nas wybrał, że sprawia, że nasze życie ma sens, że możemy innym służyć. W służbie znajdujemy szczęście. A sługa to ten, który żyje dla innych, tak jak Bóg. Cała konstrukcja świata oparta jest na służbie. Rośliny służą zwierzętom, zwierzęta ludziom, człowiek ma być darem dla innych. Tak jesteśmy po prostu skonstruowani, tak jest fakt. Jesteśmy tak skonstruowani, że musimy być dla siebie potrzebni, jesteśmy dla siebie sługami. Bóg jest miłością, która jest twórcza, stwarzająca, jest źródłem istnienia, stworzył świat, a nas, jak głęboko wierzymy, zrodził, bo jest Ojcem. Jako Ojciec Bóg nie może nie służyć, a my jesteśmy Jego obrazem. Jesteśmy powołani do odzwierciedlania w swojej postawie podobieństwa do Niego. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec Niebieski. To są bardzo trudne standardy, ale czujemy bardzo prawdziwe, czytelne. Naśladowanie Ojca Niebieskiego, nawet ojcostwo, jak słyszeliśmy, realizowane jako służba, to odpowiedzialność za ludzi, których mi Pan Bóg powierza. Powierza mi bardzo konkretną misję. Otwiera moje serce na bardzo konkretny ideał.
ujęciu biblijnym warunkiem skutecznej realizacji naśladowania Boga jako Ojca jest troska o swój charakter, wzmocny charakter, wierność swoim obowiązkom. Trzeba mieć hierarchię wartości, co jasne reguły postępowania. Mamy dojrzewać w taki sposób, by nasz świat zasad był uporządkowany. Mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie. I mam żyć zgodnie z zasadą, żyję tak, jak wierzę. Siła ojcostwa według Biblii zależy przede wszystkim od silnej więzi z Bogiem Ojcem. To jest właśnie moc, źródło mocy każdego ojcostwa, głębokie życie duchowe. Dobry ojciec, mężczyzna, który nie jest chłopcem, ale dojrzewa, a dojrzewać tylko można poprzez otwarcie się na ten ideał ojcostwa, niezależnie od tego, czy to jest mężczyzna w seminarium, księdzem jest, czy też ma wielodzietną rodzinę. Siła ojcostwa takiego mężczyzny wiąże się z tym, że jest transparentny, że nie ma nic do ukrycia, że jest tym wszystkim bardzo prawdziwy, mimo że ma jakieś słabości, jest człowiekiem prześwietlonym Bogiem. To jest ktoś, kto umie zgiąć kolana przed tym, który jest Ojcem Niebieskim. Od Niego wyszedłem, do Niego zmierzam. On nadaje sens mojemu życiu. I o takim Bogu mówił i też na nasze szczęście pisał patron waszej parafii, błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski. To jest naprawdę piękna postać. Możecie być dumni, że macie takiego patrona. W swoim życiu, które według naszych miar było przecież niedługie, on bardzo konsekwentnie starał się realizować ideały dojrzałego mężczyzny ojca. Kształtował swój charakter. Żył i uczył żyć innych według jasnych reguł postępowania. Ale przede wszystkim troszczył się o silną więź z Bogiem, o głębokie życie duchowe. My w Pielpinie zastanawiając się kiedyś właśnie, jakie wzorce dać młodym, którzy zaczynają dopiero swoją drogę formacji, bez wahania spojrzeliśmy właśnie na błogosławionego Stefana Frelichowskiego i kaplica poświęcona klerykom, którzy rozpoczynali swoją przygodę w rozeznawaniu powołania właśnie była pod jego patronatem. Obowiązkową wręcz lekturą był jego pamiętnik. Lektura bardzo żywa, ale ciągle aktualna i prawdziwa. Piękna postać, nie sposób tutaj nie przyjrzeć się jej z okazji kolejnego odpustu. Jak wiemy, urodził się już wiemy kiedy, ale może zacznijmy przyglądać się życiu, które dla nas jest takim pięknym wzorcem ojcostwa jako walki dojrzałości, nie tylko dla tych, którzy są mężczyznami. Rozpoczęła się w 1931 roku. Wtedy to Stefan Wincenty Frelichowski wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie. I ta jego codzienność seminaryjna to była taka wielka walka o to, żeby jego serce przybyło do tych wszystkich spraw, które związane są z życiem kapłana. On rzeczywiście musiał umierać dla niektórych swoich pragnień, które były ciągle żywe. Pierwszy zapis seminaryjny w tym dzienniczku, takie bardzo fundamentalne pytanie. Skąd pochodzę? Na co żyję? Dokąd dążę? I sobie oczywiście odpowiadał na to pytanie. Od Boga, dla Boga, do Boga. Jaki ma być to moje życie? Głos Boży zawezwał mnie z tego świata. Nic odtąd z tym światem nie ma mnie łączyć. Tylko dla Boga chcę pracować. Dla Boga poświęcam wszystko. Bardzo taka radykalna postawa młodego człowieka, który dopiero rozpoczyna swoją drogę formacji do kapłaństwa. Wielkie ideały mu przyświecały od samego początku. Powiedział, przyszedłem stać się kapłanem według serca Chrystusowego. Moim gorącym pragnieniem jest poświęcenie się służbie Bożej. Bogu będę zawsze składał dzięki, że wezwał mnie z tego świata, że przyprowadził mnie do siebie. Chcę posiąść wiarę świętego Piotra, mądrość świętego Pawła, ale serce chcę mieć świętego Jana.
Ten młody kleryk był bardzo krytyczny, również miał takie nastroje, może nawet antyklerykalne, gdybyśmy tutaj chcieli zdefiniować klerykalizm jako przygnięcie do tego, co jest mało rozwojowe, stabilne, tylko i wygodne. On przed tylu laty pisał, dzisiaj kapłan siedzi i czeka biernie na duszę, a kapłan powinien być apostołem. Tutaj nie wolno spoczywać ani na chwilę. Na czele ugruntowanych wiernych, którzy dadzą przykład, czym jest chrześcijanin, to kapłan ma walczyć o duszę, a nie czekać na ludzi, na pieniądze. Tak więc kapłaństwo dzisiaj przeważnie straciło swój ideał. Tak pisał przed laty, zobaczcie. Zniżyło swój stan do zwykłego zawodu. I on walczył o to, żeby jego kapłaństwo było inne. Zadawał sobie jako kleryk pytania, co zrobić, żeby to jego kapłaństwo nie zbladło tylko do tego, by być człowiekiem w sutannie, który wybrał taki, a nie inny zawód. Bardzo mu pomogło zaangażowanie w harcerstwo, miał mentalność harcerza. Później mówi, że tak naprawdę całą ojczyznę trzeba uharcerzowić, takie sobie tutaj powiedzenie. Należał oczywiście w seminarium pryplińskim do zrzeszenia kleryków, którzy te ideały harcerskie mogli tam realizować. I te ideały związane ze scoutingiem, który jest bardzo tutaj bardzo przemyślany, dostosowany do mentalności młodych ludzi, w których życiu się tyle rzeczy dzieje, ludzi, którzy są otwarci na ideały, ludzi, którzy walczą o wiarę, którzy nie chcą być zakłamani, chcą być sobą, to wszystko mu bardzo pomagało w tym, by przygotować się do święceń. Pierwsze święcenia to oczywiście święcenia diakonatu. W tym dniu napisał, życie moje tu na ziemi to służba Bogu, to jest sens mojego życia, służba innym, ale przede wszystkim pragnę poświęcić się pracy wychowawczej nad młodzieżą. Będę ich charaktery urabiał, do Boga prowadził. I o to proszę, abym otrzymał łaskę prowadzenia młodzieży, bym umiał trafiać prosto do ich młodych serc. Przed święceniami kapłańskimi pisze, że czuje ważność tej chwili. Teraz czuję, że jedno życie się kończy, a zaczyna się drugie. Dotychczas płynęło ono w szkole, przygotowaniu się do celu mojego życia, więc kapłaństwa teraz. A teraz kapłaństwo. A potem jedna wielka smuga, dawanie ludziom Boga i samemu będę szedł razem z Nim do ludzi, do których mnie pośle. Po święceniach podejmuje funkcję pewnie niełatwą dla neopresbitera, dla tego, który wchodzi w kapłaństwo, stał się kapelanem i osobistym sekretarzem księdza biskupa Stanisława Okoniewskiego. Od 1 lipca w 1938 roku zostaje, jak wiemy, mianowany wikariuszem w parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Dlatego tu jesteśmy, dlatego on nas się tutaj gromadzi. Tutaj przeżywał swoją codzienność młodego kapłana, który nieustannie zmagał się, a zmaganie polegało na tym, że jego ideały, bardzo takie radykalne, musiały zderzać się z rzeczywistością, która przecież była bardzo trudna, ale on umiał troszczyć się o te ideały. On nigdy nie był aktorem, on troszczył się o to, żeby każda msza święta była rzeczywiście najważniejsza, żeby to życie modlitwy sprawiało, by on nigdy nie był sam, by Chrystus realnie był obecny w jego życiu. Takie podsumowanie swojej pracy w tej parafii również znajdujemy w dzienniczku 15 marca w 1939 roku. Czytamy, dzisiaj druga rocznica mych prymicji. Dzięki Tobie, Panie, za to, co doznałem przez te lata. Dziękuję nawet za błędy. Wracam teraz do Ciebie, Panie, by naprawdę Tobie służyć. Mam może troszeczkę opalone z czytełka, lecz w głębokiej pokorze klękam przed Tobą i proszę, daj mi szczerze prowadzić życie, nigdy nie być aktorem życiowym. Daj odwagę życia według Twoich wskazań. To dzisiaj śpiewaliśmy. Klękam niżej niż zwykle. Tyś jest moim Panem i stałeś się moim Ojcem. Panie, Tobie daję moje życie. A Bóg przygotował dla niego taką krótką drogę do świętości. Trudno, bo to była droga krzyżowa związana z piekłem wojny, która, jak wiemy, rozpoczyna się 1 września w 1939 roku i szybko
ksiądz Stefan doświadcza jej okrucieństwa. On powodowany odruchem serca poświęca całą rodzinę sercu Chrystusowemu i szybko zostaje aresztowany przez Niemców. Znamy jego losy. Ktoś doniósł rodzinie, że jest w porcie siódmym, a później zmienia miejsce. Był w obozie pracy w Nowym Porcie Gdańskim. W Sztutowie zapamiętano właśnie tego kapłana jako kogoś bardzo odważnego, o czystym sercu, ale przede wszystkim on był człowiekiem bardzo operatywnym. Ludzie, którzy ulegali kiepskim nastrojom, zaczęli tracić nadzieję. Zobaczyli kapłana, który w tym piekle obozowym zorganizował im mszę świętą, która poruszyła serce kapłańskie. To była msza święta w Wielki Czwartek. A później ze Sztutowu zostaje przetransportowany do Sachsenhausen, tam pierwszy list pisze. Później listy przychodzą z Dachau, które trzeba było umieć odczytywać. No, oczywiście musiał pewnym szyfrem się tutaj posługiwać. Pisze o towarzyszach niedoli, o księdzu Zygfrydzie Kowalskim, późniejszym biskupie, który wówczas chorował. Pisze o księdzu Kazimierzu Chudy. To był ksiądz, z którym on w tym piekle obozowym zorganizował Legion Chrystusa. To jest coś niesamowitego. W tamtych realiach on utworzył zespół ludzi, którzy byli całkowicie oddani Chrystusowi, Legion Chrystusa. Którzy stworzyli wspólnotę, która stała na straży tych najbardziej radykalnych ideałów, które sprawiały, że ich kapłaństwo w tych warunkach obozowych rzeczywiście mogło być źródłem siły dla tych, którzy to piekło razem z nimi musieli przeżywać. Piękne świadectwa pisali wtedy i później o księdze Stefanie współwięźniowie. Może Mariana Żelazka tutaj chciałbym przywołać. Był to kapłan, który przeżył obóz i dożył sędziwych lat. Pracował wśród trędowatych. Później tak wspomina księdza Stefana. Pamiętam jak dziś ten dzień, 1942 rok, kiedy ksiądz Stefan po raz pierwszy przyszedł na blok 28, pokój pierwszy. Nikt nie odważył się dotychczas prowadzić wspólnych modlitw na sztubie. To pociągało tyle różnych komplikacji, ryzyka. A Stefan nie radził się, on nie dyskutował, nie pytał, po prostu wieczorem zaczął się modlić i to była najbardziej naturalna sprawa. I z tej modlitwy czerpaliśmy wielką moc. Roztoczył opiekę nad chorymi, troszczył się, by godnie umierali, jeśli się dało, to odprawę mszę świętą z księdzem Bernardem Czaplińskim, również późniejszym biskupem, organizuje mały Caritas, który był organizacją umożliwiającą tym, którzy byli w beznadziejnych warunkach, pomoc z paczek, które docierały do niektórych więźniów. I jak wiemy, nie wahał się pomagać najbardziej chorym i pewnie chorym na najbardziej groźną w tamtych realiach chorobę, na tyfus. Spieszył im z pomocą i się zaraził w 1945 roku. Umiera, jak wiemy, 23 lutego, w 1945 roku. Tam śmierć była czymś powszednim, na nikim nie robiła wrażenia, a śmierć księdza Stefana poruszyła właściwie wszystkimi sercami w obozie Dachau. Ksiądz Kozłowiecki odnotował to, zmarł na tyfus ksiądz Stefan Frelichowski z diecezji chełmińskiej. Lat 32 kapłan idealny zmarł jako ofiara gorliwości duszpasterskiej. Nie zważając na niebezpieczeństwo zarażenia się, chodził nielegalnymi drogami na bloki tyfuśników, by ratować duszę. Kochani, on jest szczęśliwy. Pamiętamy piękny dzień jego beatyfikacji. Dzisiaj jeszcze przed duszą świętą dziewiątową w Kościele Krzyża można było usłyszeć słowa papieża Jana Pawła II, który tak pięknie mówił o tym kapłanie. Ten toruński kapłan, mówił święty Jan Paweł II, który pełnił pasterską posługę przez niespełna 8 lat, dał czytelne świadectwo swego oddania Bogu i ludziom. Żyjąc z Bogiem od pierwszych lat kapłaństwa, przed bogactwem swego kapłańskiego charyzmatu, wszędzie tam, gdzie
gdzie trzeba było nieść łaskę zbawienia. Uczył się tajników ludzkiej duszy i dostosowywał metody duszpasterskie do potrzeb każdego spotkanego człowieka. A tę sprawność wyniósł, jak mówił Jan Paweł II w dniu beatyfikacji, wyniósł z harcerskiej szkoły wrażliwości na potrzeby innych i stale ją rozwijał. Piękna postać, pewnie nam bardzo potrzebna. Człowiek, który realizował w sposób radykalny swoje ideały, również ideały związane z powołaniem kapłańskim w piekle obozowym. Piękny patron i wzór realizacji człowieczeństwa, ojcostwa duchowego, wzór kapłana, który w tamtych strasznych realiach ten znany wiersz napisał, który jest świadectwem, że nie stracił nadziei, potrafi być radosny, radosnym Panie. Nie sercem bezczynnie z Chrystusa życiodajną łączą się ofiarą, gdy bracia moi za ojczyznę walczą, więc, że więzień za ojczyznę walczyć może radosnym Boże. Przez lat 20 wolnej Polski bytu dałeś wzrost nam oświaty i decyzję, mocy, a za naukę, że tylko z Chrystusem szczęście ojczyzna swoje wykuć może. Wdzięcznym Ci Boże. I Bogu niech będą dzięki za księdza Stefana. Niech i dla nas będzie wzorem służby Bogu, ludziom i naszej ojczyźnie w naszych realiach. Amen.